Czołem ludziska, z tej strony Staszek, przedstawiam wam Dungeon Souls. Pikselowy roguelike z dynamicznie generowanym światem, przeciwnikami i całym contentem. To trochę tak mniej więcej jakby Risk of Rain miał dziecko z Nuclear Throne. I Dungeon Souls jest właśnie takim dzieckiem, więc teraz wam zaprezentuję, na czym to polega. Przede wszystkim jeszcze jedna ważna informacja. Dungeon Souls jest teraz we wczesnym dostępie. Był wypuszczony 2 lipca. Dzisiaj nagrywam odcinek, a dzisiaj mamy 9 lipca, więc zaledwie tydzień siedzi w Early Accessie. Więc to, co zobaczycie, jest bardzo, bardzo wczesnym buildem. Beta V1.3, jak widzicie na dole. Więc wszystko jeszcze może się zmienić, tutaj twórcy zbawiają wiele więcej kontentu, więcej różnorodności i tak dalej, ale zacznijmy grę, pokażę wam, na czym w ogóle polega rozgrywka, więc mamy na początku dostępnych chyba 6 klas: Barbarian, Archer, Thief, Warrior, Wizard i Cleric, czyli 6 właśnie klas, które każdy mają swoje specjalne skille. Zobaczmy o co chodzi, co tutaj możemy zrobić tak naprawdę. Możemy sobie wylosować jakąś tutaj postać, możemy wybrać 3 tryby pod trudności: Easy, Normal i Nightmare. Spróbujmy polecić, nie wiem, czy uda mi się wszystkie postacie wam pokazać, bo gra jest naprawdę szybka i równie szybko się kończy, potrafi się przynajmniej skończyć. Więc zobaczymy, mamy tutaj X-Swing, 3 skille. A tutaj możemy również jakby zwiększyć jego poziom, kiedy mam Soul Orby. Nie mam pojęcia, co są Soul Orby, jeszcze do tego nie doszedłem. Tu są statystyki, a tutaj szybki opis: Strong Power, Large Health. Zobaczmy. Więc ogólnie nie wiadomo, o co chodzi w fabule jeszcze. W każdym razie przywołujemy do życia jakąś postać. No i teraz mamy właśnie swoją postać. Podstawowy atak, widzicie, cooldown tam się odnawia, jak tam zaczynam niszczyć, czy zaczynam w ogóle ciskać swoim wielkim... o kurczę, toporem. O właśnie, teraz okazało się, że odblokowałem, aktywowałem takie coś jak taki glyf na ziemi. Muszę tych glifów kilka aktywować. O kurde, coś gdzieś mnie wywaliło, jakiś teleport znalazłem w skrzynce jakiś. Ogólnie używam specjalnego skilla, tego tutaj, który zwiększa mi Stronger Normal Attack and Increase Movement Speed, ale również... O, zaraz w ogóle zginę, żeby było ciekawiej. To i również zwiększa mi prędkość ataku, przez to mogę... nie mam w ogóle cooldownów, ale jak widzicie, zginąłem bardzo szybko. R, Quick Restart, tak jak w Nuclear Throne. I widzicie, gra jest bardzo wartka, bardzo szybka. Tutaj jeszcze są... Oczywiście, że musiałem trafić na oba kolce. Mogłoby być inaczej. Chest. Otwieramy chest, tam były tylko i wyłącznie jakieś rzeczy pod tytułem... kasa. Zbieramy kasę, możemy za kasę kupować różne przedmioty w sklepach, jakie znajdziemy. Także widzicie, mogę też zmienić kółkiem myszy. Zmieniam skill. O właśnie. I mogę jeden wybrać skill, albo drugi wybrać skill. To jeszcze czasami się pojawiają właśnie te stwory, tak po prostu nagle się pojawią i zaczynają atakować. Znika kick. Nie wiadomo, skąd się wzięły. Okej, mamy kolejny glyf. Kurde, aktywowany. Mamy jakiś potion. Okej, potion, który mnie przeniósł gdzieś w cholerę. Zaraz może nie być fajnie. Dobra, wchodzimy znowu w ten specjalny moduł, w jakiś taki szał. Okej, wykończyłem tych dziadów. Dobra, trzeba teraz pozbierać wszystkie rzeczy, pozbierać również rzeczy z chestów, czyli ze skrzyń. Więc widzicie, tak to wygląda. Cały czas jest akcja, cały czas coś się dzieje. Napierdzielamy wszystko dookoła, co się rusza. Uważamy też na swoje życie. Mamy też pod F-em jeszcze jeden skill, a tak naprawdę to jest consumable item, czyli potion teraz używam. I teraz będę powoli się leczył, co mi daje jakbyś przywracanie trochę życia. Ta wieżyczka mnie zawsze, kurczę, atakuje. Bardzo fajna jest animacja, w sensie bardzo ładnie to wygląda od strony graficznej. No jest pikseloza, prawda, teraz jest przecież boom na pikselozę. Więc, ale to bardzo, nie każda pikseloza wygląda ładnie. Podobają mi się wszystkie refleksy świetlne. Trochę kojarzą mi się z Legend of Dungeon. Też ma dungeon w nazwie. Okej, teraz mogę wydać jeden punkt skilla gdzieś tutaj, więc wydamy go na przykład na atak. Proszę bardzo. Mamy zwiększony atak. Mogę pójść do levelu 2, bo widocznie wszystko odkryłem. Każdy tutaj poziom, chociaż jeszcze nie byłem w tym miejscu. Być może tu jest tak. Tu jest kupiec. The Redeemer has arrived. Nie mam pojęcia, co to jest Redeemer. Falling to low health makes your attack faster. Okej, 1 HP every 3 seconds. I 1 damage space. Okej, dobra, bierzemy to. Możemy kupić tylko jeden przedmiot i do tego jeszcze zdobywamy potion, więc całkiem spoko. No i możemy teraz iść do następnego poziomu. Czyli trzeba po prostu ileś tych glifów tutaj zapalić, pokonać przeciwników i pójść do następnego poziomu i miejmy nadzieję uciec z tego dungeonu, czyli z tej jaskini, z tych podziemi. które są jakieś tajemnicze. Okej, tu we mnie coś strzela teraz znowu. A masz! Ojej, znowu coś. Najgorsze jest to, że trochę mi się nie podoba, że pojawiają się stwory w miejscu, gdzie jest sklep. Ja nawet nie mam czasu się zastanowić. O kurde, nie stać mnie na te rzeczy. Points out direction. Tylko po co mi points out direction? Nie za bardzo mam na to ochotę. Dobra, 4 ekspy zdobyte, idziemy dalej. Oczywiście mnie coś dopadło. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj coś na mnie spadło, tylko nie zauważyłem dokładnie co. Activate, dobra, no to jedziemy. Kosimy wszystkie szkielety. Okej, dość sprawnie poszło. Opsa, nie mogę tu w ogóle skakać. Mogę tylko chodzić. Jak zobaczymy na sterowanie, nie mogę zobaczyć sterowania teraz, okej. Ale sterowanie polega tylko na tym, że chodzimy, siekamy i używamy specjalnych zdolności. Głównie. Tak, okej, pozbierałem znowu kasę, na razie mnie nic nie stać. Co to jest to? No coś niedobrego pewnie, ale już zginęło. Okej. Plus 2 damage to enemies on collision. Bardzo spoko, widzicie, to są właśnie elementy Risk of Raina, chociażby. Że mamy jakiś teraz przedmiot. Okej, znowu dużo dziadostwa. Muszę uważać na swoje życie, jest jakiś elitarny szkielet. Dobra, zniszczyłem go. Jakiś potion. Your attack increased, okej, to mi się podoba. HP 6 plus 4, spoko. Może trzeba by zacząć się leczyć trochę, bo za chwilę zginę. No jakiś elitarny menel, mały. Dobra, zmieńmy skill. Okej, dostał w łeb. I jeszcze użyjemy tego skilla. O, może być ciężko. O, Jesus. Okej, dobra. Coś tam się udało. O nie, teleport. I teleportował mnie chyba idealnie w miejsce, które mnie od razu zabiło, jak widzicie. No dobrze, no tak wygląda właśnie rozgrywka. Tu mamy właśnie podsumowanie przedmiotów, które zebrałem tutaj w lewym górnym rogu. Dobrze. Zatem przejdźmy do menu głównego, zmieńmy sobie klasę. Zagrajmy sobie następną klasą, czyli na przykład Archerem. Nie grałem jeszcze Archerem, więc nie wiem co on potrafi. Arrow Shoot, Cooldown, Pentaple Arrow i Rain of Arrows. Okej, zobaczymy co on potrafi. Czyli czas na małego Legolasa. Czyli taki po prostu człowiek, który jest goły i lubi bawić się Lego, nie? Legolas. Dobrze. Strzelanie z łuku. No może być spoko. Okej, mamy od razu już kolesia, tylko nie mamy kasy na żadną rzecz, więc nie możemy nic od niego kupić. Widzicie? O, 5 marków muszę znaleźć, czyli 5 tych znaków na ziemi, glyfów. Okej, no to ciachamy. O, okej, czyli ja potrafię strzelać. Czyli włączam specjalny skill i strzelam kilkoma, widzę, strzałami naraz. Okej. Niech będzie, 2 expy, dobra. Okej, podoba mi się Archer, jest całkiem spoko. Może będę rzadziej ginął przez to. Okej, pójdźmy teraz tędy. Okej, dziadu jeden. Okej, dobra. A jeszcze mam Rain of Arrows w ogóle, oprócz tego, że mam tutaj jeszcze tych dużo rzeczy. Silver chest, needs a silver key. Okej, your attack decreased z tego co widziałem. Dobra, zmieńmy na drugi skill, zobaczymy co to robi. Wow! Haha, mega. Okej, są dwa jakieś te dziady, małe latające nietoperki, które są chyba bardziej elitarne. Coś tu znalazłem, spawns orbiting eyeball that shoots on enemies. Okej, dobra, spoko, to mi się podoba. Dobra, niechaj będzie. Okej, dziab. Może niespecjalnie dobrze, że wziąłem teraz ten skill. Okej, useful i open silver. Okej, silver key znalazłem. I potion, dobra, czyli idziemy do tej skrzynki. Co znajdziemy w skrzynce? Jakiś potion, your attack decreased, świetnie. Spawns rotating shield. Okej, mamy teraz rotating shield i rotating eye. Bardzo spoko. Dobra, strzelamy globalnie. Spoko. Ja tu chyba już byłem, nie? Tak, ja chyba tu byłem. Powinienem pójść teraz chyba na dół. Mogę zobaczyć na mapie, jak to wygląda. Taka mapa trochę jak z Diablo. Okej, dobra, no to pójdźmy. Okej, tutaj. Ja mogę teraz coś kupić. Czy mnie nie stać? Co to jest? Spawns orbiting eyeball. Jeszcze jeden eyeball. Czemu nie? Okej, tylko teraz pytanie, czy ja mogę kupić 2 eyebole? Czy one tutaj 2 latają? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Też nie wiem. Dobra. Dobra, globalne damage. Yeah! Oh Jesus. No właśnie, na tym ekranie się dużo dzieje. Jak te kolory świecą, to trochę wydaje mi się, że ciężko jakby się ogarnąć, co się dzieje ogólnie. Okej. Większy damage chyba, z tego co pamiętam. Także mimo, że gra jest w Early Accessie, to jest całkiem grywalna z tego co widzicie. No tylko wydaje mi się, że content może być rzeczywiście jeszcze mały, ale powtarzam i zaznaczam jeszcze raz, Early Access. Dobra, niech będzie deszcz meteorów, czy tam strzał, czy czego innego. Mnóstwo kasiory. Tworzymy jeszcze tutaj skrzynkę. Mamy jeszcze kurde oczy, które strzelają przecież, nie? Dobra, czy ja już odkryłem wszystkie glify? Jakaś małpa. A masz. Gin! Yeah! Redeemer has arrived. Nie mam pojęcia, co to Redeemer. Może zobaczmy, poszukajmy trochę. Pochodźmy po tych planszach, może znajdę, co to jest Redeemer. Może to jakiś mini-boss. Albo coś. Okej! Jest Redeemer. Tylko teraz pytanie, czy jestem w stanie go zabić, czy to jest coś, co będzie mnie po prostu zabijać? Przez to, że ja się nie ogarnąłem i długo zwlekam. Wydaje mi się, że to może być to. On chyba nie jest w stanie... Nie jestem w stanie go zabić chyba. Okej, on mi wysysa życie. Po prostu mnie zabił. Więc wydaje mi się, że to jest taki trochę... To jest jakaś postać, która być może nie pozwala zbyt długo siedzieć w jednym miejscu. Tak mi się wydaje przynajmniej, że po prostu trzeba działać, nie można stać za długo w jednej planszy, bo wiadomo, jak pojawiają się stwory, to można, prawda, nieźle grindować, nie? Dobrze, więc weźmy sobie teraz złodzieja. Dagger Throw, bardzo szybki atak, Thief Bomb i Invisibility. Okej, spróbujmy zagrać teraz złodziejaszkiem. Zobaczmy, jak się gra złodziejaszkiem. Okej, czyli bardzo szybko rzucam, tylko trochę, widzicie, niecelnie rzucam. Dobra, zobaczmy, co daje specjalny skill. Wow, rzucamy bombę, która robi znowu atak, taki AOE, czyli atak obszarowy. Dobra, poginęło wszystko towarzystwo, zobaczymy, co robi niewidzialność, ale wydaje mi się, że po prostu będę niewidzialny. Okej, mogę uciekać, i nie atakują mnie przez to. Czyli jestem niewidzialny i mogę atakować dzięki temu jeszcze, dobra. A macie bombę. Okej. Coś mi się wydaje, że on ma akurat dość kiepskie opcje. Szkoda, że nie ma jakiegoś przycisku na to, żeby móc używać szybciej tych skilli. Dobra, jestem niewidzialny. Czy mi się nie udało niewidzialność włączyć? Okej, nie udało mi się włączyć niewidzialności. Teraz mi się udało. Okej, to trzeba... To złodziejaszkiem trzeba się trochę wycofywać, widzę. Ale można też napierdzielać, tak czy siak. Dobra, gińcie mi to. Cooldowny jakoś strasznie długo trwają. Mam szybki atak, ale mimo wszystko... Okej, mogę trzymać, ja cały czas klikam, ale widzę, że mogę trzymać przycisk ataku i on będzie sam atakował. Także spoko. Okej, znowu strzeliliśmy bombką jakąś. Dobra. Level up! Świetnie. Tu jest jakiś koleś. Dobra, zginął. Level up. No to zobaczmy. Mogę zwiększyć mu defense. Niech będzie. Widzę, że sobie koleś nie radzi. Jeszcze 3 potrzebujemy znaleźć. Dobra. Do widzenia. Diablo 1. Paskudny. Tu już byłem, widzę, bo glif się upali. Okej, mamy tutaj jeszcze, proszę bardzo, sklepik. Dostałem trochę. Dobra. Okej, bardzo ładnie dostał w japę. Okej, co my tu mamy? Mamy jakąś książkę, plus 5 bonus damage. Barbarian's Book. Chance to gain 10 expert critical hit. Okej, to weźmiemy to. Item activated. Mystery Potion, które daje mi... chyba więcej życia, z tego co zauważyłem. Spoko. Działamy. Okej, bomba poleciała. Robię się niewidzialny. Mogę teraz z niewidzialności atakować. Najgorsze jest jeszcze to, co mi się wydaje, że... Nieważne... Kurde, nieważne... Bo próbuję zmieniać skille używając kółka myszy. Do tego mogę robić też w inny sposób. Jakiś przycisk jest chyba R, Q, Q, E, A, Q zmieniam, Q zmieniam, w razie czego jeszcze. Kółko myszy jest trochę źle przygotowane, bo jakbym teraz, jak skruję teraz w dół, to też powinno mnie przerzucać, żebym, nieważne, nie musiał sprawdzać, czy muszę scrollować w dół, czy w górę, używając przedmiotu. Więc wydaje mi się, że to powinno być do poprawki iść. Zobaczmy, gdzie jeszcze mnie nie było. Zaraz znowu pojawi się, kurde... Właśnie, na przykład coś takiego. Dobra, zniknąłem. Mapo, idź mi stąd. Fuck! Dobra, F, leczymy się. Może trochę mi to pomoże. Zaraz się pojawi ten cholerny Redeemer, który wygląda trochę jak Cerber, w sumie. Dobra, 2 połszyny udało mi się znaleźć, więc jeszcze się poleczę trochę. Dobra, idźmy gdzieś tutaj. Jeb. Dobra. Znowu jakieś typy. Wszystko odpalimy. Cooldown. Dobra, jeszcze cooldown był na mój specjalny skill. Dobra, coś tam mnie próbuje zaatakować cały czas. Z daleka. Niewidzialność. Dzień dobry. To ja. Macie z tyłu. Szkoda, że mam jakichś backstabów albo coś w tym stylu. Próbuję też zebrać... Spacją zbieram w ogóle przedmioty, tak by the way jeszcze. Bo tego chyba nie powiedziałem. Dużo tych. O Jezu, ile tego znalazłem tutaj. Co to jest? Chance for attack to create fire. Spoko. Czyli będą mogli płonąć. Bardzo spoko, bardzo dobrze. Otwieramy skrzynkę kolejną. Activated. Trochę nie trafiłem. Mam kolejny stat point. I całkiem nieźle mi idzie, jeśli chodzi o expy. Dobra, tutaj znowu mamy coś. Otworzyłem. Potion. Coś tam płonie, co to jest? Plus 5 HP every 5 seconds when standing on blood. Okej, czy jak będę stał na... O! Co? O shit. O kurde, jak szybko mnie zabija ten Redeemer. No dobra, to wydaje mi się, też powinien trochę to naprawić, bo Redeemer się pojawia i nagle od razu ginę. Chyba że mnie zabiło to dziadostwo, które mnie po prostu... Pamiętam, że miałem dużo życia, ale zabiło mnie bardzo szybko. Dobra, no to sprawdzimy kolejną postać. Warrior w tym momencie. Balance hero can hit multiple foes. Tylko widzicie, trafialność jest 50%. Sword slash, multi-cleave i mega slash. Dobra, zobaczymy jak się gra warriorem, czyli wojownikiem typowym. Fajne jest to, że jest tak dużo klas do wyboru mimo wszystko. Okej, on atakuje wolno, ale ma rzeczywiście atak taki, że atakuje kilku naraz. Twórcy zapowiedzieli oczywiście... Ło! Nie wiem co to zrobiło, ten specjalna zdolność, jeszcze muszę się przyjrzeć jej dokładnie. Twórcy zapowiedzieli oczywiście możliwość gry w multi. Nie wiem czy będzie co-op online czy nie. Chwilowo nawet nie ma dostępu do... Okej, atakuje wszystkich chyba w tym polu wokół mojej postaci. Zapowiedzieli multi, zapowiedzieli... Nie wiem czy będzie co-op. Chwilowo mogę tylko grać klawiaturą i myszą. Nie ma na razie wsparcia dla pada żadnego, ale to wiecie, no tak jak mówię, to wciąż early access. Okej, dostali ostro. Co my tu mamy? Plus 5 bonus damage. Mystery Potion, który daje co? Za szybko też znikają te informacje, ciężko czasami wypatrzeć co to daje. Zobaczmy drugą zdolność. Okej, czyli taki slash. Okej, bardzo spoko, czyli rzucam, robię taki jebudu mieczykiem, wszystko z przodu ginie. Dobra, czy ja muszę się leczyć? Nie muszę się leczyć na szczęście. Dobra, idziemy tędy. Ogólnie jeszcze dwa muszę znaleźć. Tu jest kolejny. Co za dziad? Okej, dobra. Dzień dobry. Do widzenia. O właśnie, ciągle się muszę zastanawiać, czy ja kliknąłem kółko w górę, czy kółko w dół. Znaczy, czy skroluję w górę, czy w dół. To nie jest fajne, że muszę się nad tym zastanawiać, skoro... Tu jest gra, tak dużo się dzieje. O, mogę też niszczyć ich pociski. Śmiesznie. Okej, co to jest? Medical herb. Coś tam leczy, widzę. Okej, dobra. W łeb dostał koleś. Dobra, gdzie jeszcze jeden jest? Pacjent. Jeszcze jedno miejsce. Okej. Plus 5 bonus damage, ale to chyba nie. Okej, to mnie cały czas atakuje. Ło! Okej, dobra. Skill. Dobra, spoko. Może trochę leczenia. Ło! Właśnie, czasami wystrzeli jakaś pułapka typu taki kamulec i weź sobie człowieku z tym brać potem. Dobra, to we mnie strzelaj, to mi się nie podoba. Co to jest? Jakiś typiarz znowu. A masz, dziadu! Do widzenia. O nie, znowu Redeemer. Jezus Maria. Dobra, w każdym razie muszę stąd uciekać. Gdzie było wyjście? Chyba gdzieś tu. Dobra, spierdzielando zanim się Redeemer pojawi. Jest level 2. Chest, co my tu mamy? Scattershot on enemy death. Okej, to brzmi dobrze. Czy ja mogę podglądać te przedmioty, które zdobyłem? Niekoniecznie. Czy mam tylko... Widzę jakie przedmioty zdobyłem tylko i wyłącznie jak skończy się gra. Dobra. Okej, to jest w ogóle spoko, ustawić się na środku i zacząć atakować. Wreszcie zdobyłem poziom. Zobaczmy. Zwiększę sobie ochronę, bo tutaj warrior powinien rzeczywiście móc mniej obrywać. Okej, przywołamy oczywiście to i specjalna zdolność. Całkiem ładnie to ciacha tutaj typków. Bardzo, bardzo spoko. Dobra, jest drugi. Nie skulldownował mi się. Dobra, co spróbujmy zrobić w ten sposób. Wow, niezły damage. Okej, jest nice. Po drugim poziomie jest boss. Nie wiem, czy bossowie zawsze będą tak samo ustawieni. O kurde, prawie mnie zabiło. Nie wiem, czy bossowie będą zawsze tacy sami, czy będą zawsze tak też losowo generowani. Tak jak na przykład w Isaacu, prawda? Tam wszystko jest losowo. Wydaje mi się, że tak będzie. Okej, co ja tutaj znalazłem? Chance to launch rocket. Okej, i... Okej. Niedobrze. Chyba mnie zabiło. Jeszcze nie, na szczęście. Okej. Uff, teleport znowu nieprzewidywany. Okej, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Fajnie, ogólnie czuję, że jest sporo fanu. Oprócz tego, że trochę ta gra jest jakby, jakby to powiedzieć, trochę mało rozmaicona, ale cały czas ja to mówię, że to kurczę jednak przecież dopiero early access, to nie można wymagać cudów. I tak jest moim zdaniem całkiem grywalna. Bardzo taka szybka, wartka, szybko grę zaczynasz, szybko grę kończysz. O nie, chyba nie chcę się z nim pojedynkować. Okej, po prostu pozbieram i idę dalej, wezmę jeszcze ten potion, zacznę się leczyć. Dobra, gdzie jest jeszcze jeden glif? Tutaj chyba. Głupie dziadostwo. O kurde, chciałem użyć specjalnej zdolności, a przecież ja nie mam jej gotowej. Wydaje mi się, że można się przywyknąć chyba do tego scrollowania. czy tam używania. Może bardziej przyzwyczaję się do kół następnym razem. Dobra, gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście, dobra. Mapa jest za daleko, moim zdaniem mapa powinna być jakieś RF albo coś. Jest pod M, więc jest... Fuck. Jest pod M, więc jest intuicyjnie, no ale mimo wszystko. Dobra, moi drodzy. Mamy walkę z bossem! Skeleton King. O kurde. Dobra. Mogę użyć tej zdolności bardziej na Skeleton Kingu. No ale mi się nie udało. Dobra, zobaczymy co mnie tu będzie... Okej, Skeleton King. A kurde, dobra, czy mi się... Dobra. Jep! Dostał pysk. Cały czas też obrywam. Mam trochę potionów, więc może się... Zobaczymy jak długo mi się uda pożyć. Masz! Dostał. Okej, to dostaniesz teraz z tego skilla. Mało obrywa skubaniec. Mimo wszystko. O, chyba udało mi się wstrzelić rakietę z tego co widzę. A masz! Okej, jeszcze mi się ani razu nie udało go pokonać, więc nie wiem co jest dalej. Czy będzie i na przykład inny biom? To nazywam biomem, bo łatwiej. Dobra, zaczynam się leczyć przy okazji. O! Fuck, nie trafiłem. Dobra, udało się bardzo ładnie ich tutaj anihilować. Spoko, poczekam aż mi się naładuje specjalna zdolność. On się tu... O kurde! Teleportował się akurat w tym momencie. Dziadu jeden! Strasznie dużo musi oberwać. Moim zdaniem trochę... trochę za dużo musi oberwać. Chyba, że to zrobili tak wiecie. Okej, udało mi się zniszczyć szkielety. Leczenia nie muszę brać. Cały czas go napierdzielam, ale strasznie długo trwa ten pojedynek. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy on będzie latał, czy mogę go wreszcie ze skilla strzelić. Dobra. O! Dobra, dobra. Szkielety pierdulety. Dobra, chodź tu. Chodź tu, szkielecie. O, chyba ktoś wyleciał za planszę, tak mi się wydaje. Dobra, dostał. Ale w ogóle tylko 9 dostaje. Czyli ogólnie wcale dużo od tego skilla... Ten skill mi nie daje. I tak nie obrywa zbyt dużo. Cały czas próbuję być w ruchu, żeby mnie nic tu nie zaatakowało. Szkielecie jeden! Wow. Dostałem mocno. Ojojoj, bardzo mocno nawet. Trochę odlecę. Cześć! Zabiłem gościa. Tu coś wybucha, to on rzuca na jakieś dziadostwa na mnie. A masz! Aha. Dobra, zmiana skilla. O właśnie, no i właśnie znowu nie orientuję się, czy używam... O właśnie, czy używam jednego skilla, czy drugiego. No cóż, nie udało się pokonać Skeleton Kinga. Faktycznie dużo musi dostać w ryj, zanim padnie. Dobrze, no to co mamy jeszcze do... Jakie mamy jeszcze te? Mamy jeszcze Wizarda i Clerica, więc jeszcze sprawdźmy Wizarda. Fireball, Hall of Fire i Duplicate. Okej, mogę się zduplikować, żeby było ciekawiej. Zobaczmy, jak się będzie walczyć zatem... Czarodziejem. Okej, nic nie ma. Wow, czarodziej strzela kulami ognia, czyli jest takim ognistym czarodziejem. 6 marków. Zobaczmy specjalną zdolność. Wow! Coś wybucha po prostu ze środka. Bardzo spoko. No nie jest... Aż tak nie czyszczę tych stworów, jak czyściłem chociażby Warriorem. Dobra, coś tu strzela we mnie, a no właśnie. Okej, to też nie było zbyt fajne. Dobra, zobaczmy drugą zdolność. Duplikuje się, okej. Czy ja się zduplikowałem w końcu? Stunt, okej. Zastanowałem ich wszystkich. A wydawało mi się, że duplicate było napisane. Oni wszyscy zostali po prostu ogłuszeni. To ciekawe, nie wiem dlaczego. Zaczynam się leczyć zatem. Jep. Satysfakcjonująca, powiem wam szczerze, jest ta gierka. Całkiem okej. O właśnie, sklep. Dawno sklepów nie widziałem w żadnej grze. Dobra, co bonus... Bonus defense chyba. Do widzenia. Co to jest? Naprawdę to jest stan? Kurde, zabiło mnie zanim zdążyłem ogarnąć. Ja spróbuję jeszcze raz zagrać Wizardem, bo trochę szybko mi to poszło. Za szybko wręcz. Scattershot. Mystery Potion. Dobra, zobaczmy. Użyjmy tego jeszcze raz. To jest ewidentnie duplicate. Co teraz? A, ja się przenoszę, dobra. Czyli ja się duplikuję, a potem się przenoszę w to miejsce. Spoko. O, teraz ładnie strzeliło. Pytanie, czy ja mogę tym skillem manipulować tak, że mogę ustawić miejsce? Nie, ale mogę poczekać, dobra, więc poczekam aż wejdę na glif. Jedziemy. Jep. Tak to działa, spoko. I ten rzeczywiście jest szybki cooldown, więc mogę cały czas strzelać z tymi dziadostwami. I na ekranie, jak widzicie, dzieje się mnóstwo rzeczy. Cały czas coś gdzieś, Silver chest, w razie czego? I rotating shield, dobra. O, tylko ja w ogóle ledwo żyję, tak by the way. Muszę trochę poćwiczyć. Poćwiczyć tą postacią, bo ewidentnie widzicie, jest kiepsko. Zaraz zabije mnie po prostu jakiś syf i koniec będzie gry. No to żem uciekł, idealnie na mordę dostałem od jakiegoś gościa, więc widzicie, Wizard wymaga trochę skilla, więc zobaczmy jeszcze jedną postać ostatnią, czyli w tym momencie kleryka. Co on tu potrafi? Can multiply projectile, regenerates. Okej, Holy Light, Holy Gate, Regeneration. Duże cooldowny widzę. Co on tu ma? Okej, no dobra, zobaczmy. Przywróćmy do życia kleryka i zobaczmy, co on potrafi. Okej, o, potrafi atakować z daleka, jeszcze się odbija ten jego skill. Dobra, zaraz zobaczymy, co to robi. Co teraz się dzieje? Czy ja to odbijam tu coś? Okej, coś postawiłem. Nie wiem, co to robi. Czy to... Może to... Wow! Wow, dobra, już rozumiem. To rozstawia takie coś, przez co ataki są rozwarstwione na kilka. On rozwarstwia po prostu. To jest ciekawy skill. Regeneration. Okej. Regeneracja zdrowia. Bardzo spoko. Bardzo, bardzo spoko. Dobra, idź mi stąd, koleś. Okej, czyli walka nim rzeczywiście jest bardziej taka, powiedziałbym, taktyczna. Trzeba dużo kombinować. Dobra, to postawimy znowu to dziadostwo. Okej. Teraz rozprzestrzeniam, widzicie, kulki. O Jezu, tego na tym ekranie jest tyle, się dzieje wtedy, że masakra. I teraz trzeba poczekać, zanim cooldown się zrespawnuje. Będę musiał atakować ich tak po prostu. O Boże! I to jeszcze dwukrotnie! Okej, chyba tego nie przeżyję, z tego co widzę. Uciekam stąd. Czyli będą do mnie szli, czy nie będą? Może nie będą. Dobra, spróbujmy rozstawić to dziadostwo. Do widzenia! Idźcie mnie stąd. Wynocha! Coś tam pootwierałem. Zbieram coś tak po prostu. Trochę na czuja. Też moim zdaniem. Dobra, postrzelam tymi kulkami. Może coś tam ich zabije. O, jest grzybek, chciałem powiedzieć. Jest sklepik. Dobra, regeneracja. Budę, że zaraz tak zginę. Okej, tutaj są jakieś rzeczy. Można coś zabić tego sklepikarza chyba? Nie wiem, to chyba nie jest Crypt of the NecroDancer, chyba. Pod tym kątem nie jest aż tak fajny. Dobra, mamy dwa. O, w ogóle mnie nie stać. W ogóle nie mam kasy. Dobra, tu jest dużo kasy. Jeszcze zostało coś żyjącego. Nie wiem, co zebrałem z tych skrzynek. Być może po prostu zebrałem kasę. A być może nic. Dobra, co my tu mamy? Nie wiadomo, co zrobi. Potion, który mnie przeniósł. Okej. Do widzenia. Czy regeneracja się zwróci? Jest. Regeneracja znowu jest aktywna. Trochę się poregeneruje. Nie mam żadnego połszyna. Trzeba uważać, bo zaraz się pojawi ten Devourer, czy jak on tam się nazywał. Zbigniew. 264. Czy ja mogę już coś kupić za to? Co to jest? Useful... okej. Silver Key. W razie gdybym znalazł Silver Chest. Do widzenia. Dobra, co ja tu chcę kupić? Czy ja chcę kupić to, czy chcę kupić to? Tego nie mogę. Plant Poisonous Shrooms on Crit. Okej, czyli krytyczne ataki powodują, że będę mógł... ustawiać, dobra, leczmy się. Będę mógł ustawiać jakieś trujące dziadostwa. Okej. Sporo was tu jest, więc ja was po prostu wykończę. Wow, niezła sieczka jest, jak się już to odpali i się dobrze ustawi. Okej, level up. Yeah, świetnie. Co możemy tutaj? Może trochę do ochrony, bo mam małą. Niech będzie. Dobra, chyba glify wszystkie. Pytanie teraz brzmi, gdzie jest wyjście. Tutaj. O, leci do mnie Redeemer. Redeemer, okej, jest. Jest wyjście, mamy kolejny etap. Oj, strzela do mnie jakaś wieżyczka znowu. Strzelała przynajmniej, jest jeszcze druga. Wypitalać. Okej. Do widzenia. Wow. Dobra, poszło. Całkiem ładnie i zacnie. Okej, tu znowu mamy glif. Tym razem nie mogę nic zrobić, chyba że ich tutaj przywołam specjalnie. O, właśnie. Tutaj też. No, mogę z tego korzystać, widzę, To trochę siedzi, zanim zniknie. Dobra, regeneracja. Dobra, za dużo ich tu. Do widzenia! Jep. Zbieram złoto. Tu jest skrzynka jakaś, widzę. Okej, tutaj też jeszcze są przecież cały czas przeciwniki. A macie! Dostaniecie! Czujecie to w kościach, nie? Haha! Oho. Mamy sklepikarza. Tylko trzeba zabić tego drania. Dobra. Sklepikarzu, co masz dla mnie? Nie stać mnie? O! Need a golden key. Okej, wezmę medical herbs. Herbs w sumie. Jest nieme. Dobra. Regeneracja. Jeszcze użyję F-a. Czyli w ogóle jestem teraz zdrowy. Na umyśle. Do widzenia! Mogę nie używać tego skilla tutaj, ale... O! Teraz ostro dostałem. Dobra, bo tutaj ja atakuję jakieś stwory, a ja tutaj cały czas muszę jeszcze przecież próbować znaleźć wyjście też przy okazji. Co my tu mamy? Chyba tylko kasa. Albo nic... O, kasa wypadła ze szafki. Activate. O, w ogóle nie zauważyłem tego, żeby było ciekawiej. Na początku. Dobra. No to jedziemy. Jep, 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 jep. Do widzenia. Jest. Okej. Szkoda, że nie ma znacznika moim zdaniem. Fajnie by było, gdyby pojawił się gdzieś znacznik. O, kolce. Znacznik, który pokazuje mi, ile jeszcze muszę glifów... ile muszę jeszcze glifów zebrać, bo tak to trochę cały czas gdzieś w ciemno ze wszystkim jeszcze... O, no dobra, widać przy drzwiach. Ale moim zdaniem to za mało, ja powinienem widzieć to cały czas. Okej. Nie wiem, czy mi się uda teraz ich tutaj zniszczyć, jak trzeba. O, jakaś elitarna menda na mnie idzie. Do widzenia. Dobra, całkiem spoko. Zobaczymy jeszcze jakieś glify zostały. Tu jakiś jest typek. Dobra, regeneracja się przyda. Spoko, całkiem dobrze się nim gra, mimo że myślałem, że kleryk będzie słaby, ale mimo wszystko jest ok. Tylko właśnie... O nie, regeneracji nie mam, dobra, F. Muszę się trochę wyleczyć. Pójdziemy na nich w drugą stronę. Okej, level up, świetnie. Dobra, wszystko poginęło prawie. Redeemer idzie, czyli nie mogę teraz się level upnąć, ponieważ nie mogę. Gdzie jest wyjście? Tu. Idziemy, tylko teraz jest boss. Dobra, weźmiemy do ataku trochę. Dobra, czyli znowu mamy skeleton Kinga, czyli tak, chwilowo zawsze jest ten sam. Dobra, jedziemy w gościa. Ło, ale się nadziałem, o kurde. O kurde, dobra, regeneracja, spoko. Próbujemy jeszcze raz, on może być dobry na skeletana w sumie. Jak go tam będzie obrywać, o, globalnie, tylko żeby właśnie ja nie obrywał też globalnie. Bo nie będzie wtedy fajnie. Dobra, leczenie, oj, oj, oj. O kurde, się rzucił chłopak. Ładnie, ładna czystka. Jeszcze przy okazji powinien obrywać i skeleton. O, teraz dostajesz ładnie. Jeszcze jakaś skrzynka wypadła, żeby było ciekawiej. Jezu, ile ich jest. Dobra, regeneracja. Uff. Dobra, 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 wracamy do mojego powielacza. Aha, powielacz się skończył. Dobra, zaraz go ustawimy gdzieś na środku. W razie, żeby można było pod różnymi kątami atakować. A, tutaj jeszcze są kolce, tak by the way. Dobra, o, dobra, dobra, nie jest źle, nie jest najgorzej moim zdaniem. Nie jest najgorzej. Ej, fajnie się całkiem gra klerykiem. Powiem wam szczerze, mimo że myślałem, że będzie jednak najgorzej, to jednak wcale nie jest najgorzej. Ła, ale sranie, regeneracja. Dobra, ustawiamy znowu barierkę. Jep. Może mi się uda pokonać szkieleta, chociaż to jeszcze w sumie jeszcze daleka droga. Ale być może, nie wiem gdzie on tam jest, ale chyba obrywa. Jep, jep, F, jep, jep. Jep, jep. Dobra. Za dużo ma HP. Moim zdaniem jak na pierwszego bossa zdecydowanie za dużo ma HP. Chyba że twórcy nie przygotowali nic więcej. No może dlatego ma tak mało HP. Dobra, regeneracja. Zmasterowanie tych skilli to prawie jak w Risk of Rain właśnie. Zmasterowanie skilli jednak pomaga na pewno w grze. Jak dokładnie wiesz jak używać, które w jakich kombosach i w którym momencie i jak już się przyzwyczaisz. Być może zabiję, być może mi się uda zabić. Chociaż jak znajdziecie zaraz gdzieś zlamię. Tak klasycznie po swojemu. Dobra, regeneracja. I F jeszcze przy okazji, żeby przeżyć to. Dobra, bo on ledwo żyje. Kurde, naprawdę ledwo żyje. Może mi się uda w końcu go zabić. Zabiłem! O Boże, zabiłem go, ale jednocześnie zginąłem. Ale lama na koniec po prostu. Tyle przeżyć i dać się po prostu zabić tak łatwo na sam koniec. To tylko ja tak potrafię. Ale moi drodzy, czyli prawie zobaczyliśmy, co jest dalej za bossem. Chciałem wam właśnie tak po prostu pokazać, jak wygląda gra, więc to mi się udało. Moi drodzy, to właśnie był Dungeon Souls. Bardzo mała, bardzo szybka, wartka gierka, w której po prostu cały czas coś się dzieje, więc jest dużo akcji. Jeśli wam się film podobał, zostawcie kciuka w górę, napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć może kiedyś w przyszłości serię z tego, albo więcej odcinków, bo chwilowo oczywiście robię z tego tylko minigraszkę, czyli jeden odcinek pokazowy, żebyście tak tylko poglądowo zobaczyli, o co w grze chodzi i sami podjęli decyzję, czy chcielibyście zobaczyć grę, zobaczyć więcej odcinków, czy na przykład zainwestować, wspomóc twórców, bo akurat przez pierwszy tydzień od wypuszczenia gra kosztowała 5 euro, za chwilę będzie... Przepraszam, kosztować 10 euro, bądź już kosztuje 10 euro, być może... Tak, jak już oglądacie ten odcinek, to gra już kosztuje 10 euro, nie 5. Przez pierwszy tydzień kosztowała tylko mniej. Więc tyle ode mnie, wielka piona, moi drodzy. Pamiętajcie śledzić kanał, być na bieżąco i sprawdzać linki w opisie. Dzięki piękne, trzymajcie się i do zobaczenia w innych odcinkach na Staszku i Graszku. Cześć!